dappled bright with stars, galaxies in astral seas above. On cosmic paths we'll trace man's journey into space. Fly with me and watch as skies unfold, superstars in numbers still untold, dwarfs at play, a frosted Milky Way on silver wings. Był sobie kosmos. Shooting stars through space. Fly with me, the future holds in store mysteries foretold in ancient lore, and our dreams can all come true, it seems, if we will dare to face adventure. Liberty is such a wondrous thing. Leave behind this still sublune our race. Come see, come take your place. We're leaving soon for space. Fly with me. Humanoidy. Co za nudna misja, nic się nie dzieje. To nasza ostatnia podróż razem. Czy nie mogli nam dać ciekawszego zadania? Wiesz, Metro, dziś w kosmosie nie ma już spokojnych sektorów. Nie wierz w to. Ale faktycznie to już nasza ostatnia podróż. Jakoś dziwnie się z tym czuję. Nasz Pierrot będzie teraz kapitanem krążownika. Mam nadzieję, pani porucznik, że przyjmie pani propozycję objęcia stanowiska drugiego pilota, które dla pani wyznaczyłem. A ja mam nadzieję, że dla mnie zostanie chociaż posada Charlie'ego 2, albo chociaż Charlie'ego 3. Będę mógł wam sprawdzać ciśnienie i poziom tlenu. Nie przesadzaj, Metro. Dobrze wiesz, że będziemy działać tak, jak do tej pory. Proponuję przyjrzeć się mgławicy NGC 6188. Jest tam kilka ciekawych otwartych gromad gwiazd i niezbyt dobrze znane planety. Co na to nasza pani porucznik? Spytajmy lepiej o radę naszego mądrego przyjaciela. Metro, czy twoim zdaniem znajdziemy jakieś życie w tej mgławicy? Myślę, że tak. Jest tam gruba warstwa kosmicznej mgły, która pochłania światło gwiazd, a nie ma żadnych śladów trujących gazów. Zatem życie jest tam jak najbardziej możliwe. Ale uwaga, ten sektor pełen jest asteroidów o nieprzewidywalnych orbitach. Na co więc pani czeka, pani porucznik? Proszę zaprogramować lot. Tak jest, panie kapitanie. Wspomniałem wam już o naszych nowych sojusznikach. Chyba jeszcze za wcześnie bym zdradził wszystkie szczegóły, ale zapewniam was, że ich moc jest wyjątkowa. Tak, wyjątkowa. Tak, ich moc, a dokładniej ich władza wykonawcza, która nie zna granic, tak, panowie? Ja rozkazuję, oni wykonują. Bo tak naprawdę to my tu rządzimy, oni są tylko naszą prawą ręką. Ci z Omegi muszą mieć się na baczności, bo szykujemy dla nich coś specjalnego. To będzie niezły numer, prawda? To fakt, wytniemy im niezły numer. Generale, czy nie obawia się pan, że władza, wiedza i ogromne możliwości techniczne, które dajemy naszym sojusznikom, mogą sprawić, że pewnego dnia obrócą się oni przeciwko nam? Co za niedorzeczny pomysł! Przecież jestem bardzo sprytny. Wytwarzają dla nas różne rzeczy, to prawda, ale są tylko narzędziami. Przedsięwzięliśmy wzmożone środki ostrożności. Tylko my znamy sekrety i tajniki dotyczące budowy statków kosmicznych, mózgów, komputerów i silników. Tylko my potrafimy je złożyć. Oby niebiosa cię usłuchały, bo gdy pomyślę o tej puszce Pandory, to aż drżę z przerażenia na samą myśl. Dość tych bzdur, przestańcie się tak trząść! Kiedy wszystko już przygotujemy, kosmos będzie nasz! A kim są ci tajemniczy sojusznicy? I gdzie się znajdują? Wielki dzień już blisko i wkrótce o wszystkim się dowiecie! Bądźcie cierpliwi, wkrótce się dowiecie!
Wszystkie jednostki są już gotowe do drugiej fazy operacji DEWA, wielki komputerze. Proszę dać rozkaz do odlotu. Operacja ma być wykonana zgodnie z ustalonym planem. Tak, wielki komputerze, wedle rozkazu. Ta gwiazda jest przynajmniej czterokrotnie większa od naszego Słońca. Na szczęście jej blask przyćmiewa kosmiczna mgła. Odległość tych planet od siebie pozwala przypuszczać, że istnieje tu życie. Optymalna odległość to 200-krotność średnicy gwiazdy. O! Nowy obiekt. Patrzcie tu! I tam! Czy ktoś do nas strzelił bez ostrzeżenia? To nie na nas polują. Będzie lepiej, jak zejdziemy im z drogi. Co tu się u licha dzieje? To niesłychane. Musimy powiadomić Omegę. Lepiej nie, Piero. Myślę, że jeszcze nas nie zauważyli. Pewnie mają nas za jeden z wielu kosmicznych odpadów, które tu fruwają. Jeśli się ujawnimy, zetrą nas na miazgę. Lepiej spróbujmy dowiedzieć się, o co chodzi. To prawda, masz rację. Gotowi do trzeciej fazy operacji? Gotowi, admirale. Ognia. Operacja zakończona pełnym sukcesem. Wracamy do baz. Straszne. To potworne. W rzeczy samej. Dość przerażające. Musimy uważać. Wracają tu. Każde z tych ramion waży setki tysięcy ton. To ile muszą ważyć razem? Niesamowite. To pewnie właśnie dlatego łączą się w kosmosie, a każde z nich startuje z innej planety. Rzeczywiście, w życiu nie widziałem potężniejszej broni. Lecimy za nimi, ale najpierw musimy powiadomić Omegę. Tak jest, kapitanie. Już łączę. Tu baza Omegi. Tu baza Omegi. Ważka, słucham cię. Połączcie mnie z pułkownikiem Pierrem, to pilne. Tu wieża kontrolna, tu wieża kontrolna. Statek model Ważka z policji Omegi śledzi jedno z naszych ramion. EM-5, które powraca do swojej bazy na planecie Apis. Prosimy o instrukcję. Proszę przekazać wiadomość dla Kasiopei. Niech nasz generał poczuje się ważny. Z pewnością go to ubawi. Wedle rozkazu, wielki komputerze. Co pan sugeruje, generale? Przeklęta Ważka! Znowu oni! To niewiarygodne! Znowu oni! 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 Macie natychmiast ich zniszczyć! To prawda. To ta psyche. Ma niezwykły dar. Musimy złapać tę dziewczynę, przycisnąć ją i zmusić do wyznania wszystkich sekretów. Wtedy będziemy jeszcze silniejsi. Generale, ale przecież ostatnim razem nic nie mogliśmy z niej wyciągnąć. Tak, ale to dlatego, że uciekła. Tym razem musi wam się udać. Ten jej towarzysz mnie nie interesuje. Zniszczcie go, zrozumiano? Zniszczcie! Ale ta psyche... Na nią uważajcie, słyszycie mnie? W dodatku ta mała jest bardzo ładna.
Dobra, już idę, szefie. Tu myśliwiec grupy galaktycznej Yama. Weszliście w naszą strefę bez pozwolenia. Polecicie za nami do bazy. Musimy was sprawdzić. Piero! Piero! To ci, którzy byli na Saturnie. Ci sami. Humanoidy! Co robimy? Jest ich za dużo. Sami nie damy im rady. Nie słuchajmy ich. Użyjmy podstępu. Jeśli uda nam się podlecieć do tego wielkiego statku, zanim nas nie zestrzelą, moglibyśmy się za nim schować. Spróbujmy. Pobawmy się trochę w chowanego. Świetnie. Nareszcie dzieje się coś ciekawego. Aha! Jeśli nie usłuchacie, otworzymy ogień. Co robimy? Mamy strzelać? Według mnie nie chcą w nas trafić, jedynie nastraszyć. Gdyby było inaczej, już dawno byśmy oberwali. Pamiętacie, co mówił Żergal? Zaraz się okaże, Metro, czy masz rację. Jeśli nie, to po nas. Uważajmy, to reaktory! Stery, radio, żyroskop, stabilizator, wszystko zniszczone. Indywidualne kapsuły ratownicze. To nasza jedyna nadzieja. Dobrze cię przywiążemy, Metro. Jest mi bardzo przykro to mówić, ale niestety mamy tylko dwie kapsuły na nas troje. Wiem, spokojnie. Jestem o wiele bardziej wytrzymały, niż to się wam wydaje, kochani. A teraz się śpieszcie i być może do zobaczenia. Przeżyję. Nie ruszaj się, Silvo! Thank you.
Tym razem sobie poszli, ale pamiętajcie, musimy mieć się na baczności. Na pewno wrócą. Znowu majaczy. Ale co ja... I jeszcze ten. Przez niego musieliśmy walczyć z ludziojaszczurami. I musimy go tu trzymać, żeby tamci nie znaleźli naszej kryjówki. Ciekawe, jakie jeszcze kłopoty nam ściągnie na głowę. Jesteśmy ludźmi, Robercie, a to przecież też człowiek. No dobrze, już dobrze. Uspokój się, Silvo. Niech nasi lekarze jak najszybciej się nią zajmą. Musi być w stanie przeżyć podróż zapisu na Yamę. Gdzie jej towarzysz, ten kapitan? Wciąż żadnych śladów, wielki komputerze, ale cały czas trwają poszukiwania. To niedobrze. Trzeba go natychmiast znaleźć i zlikwidować. W przeciwnym razie cała operacja Deva może zakończyć się niepowodzeniem. Użyjcie wszelkich dostępnych środków, by go namierzyć. Tak jest, zrozumiałem. Na rozkaz, wielki komputerze. No, nareszcie. Co za ulga. Zaczynaliśmy się już o ciebie martwić. Cieszymy się, że możemy gościć cię na naszej planecie Apis. Wystarczy. Odpocznij trochę. Powinniśmy wracać. Ale dlaczego mielibyśmy już zawrócić? Tutaj jest tak przyjemnie. Mówiłam ci, że istoty zamieszkujące tę planetę są złośliwe i niebezpieczne, a ci z zamku, którzy próbują cię odnaleźć, są jeszcze gorsi. Czegoś tu nie rozumiem. To dlaczego mieszkacie w tej nieprzyjaznej krainie? Dlatego, że nikomu nawet nie przyjdzie do głowy nas tu szukać. Jesteśmy wyjętymi spod prawa rebeliantami. Jest nas zaledwie garstka. Naszym przywódcą jest mój brat Giglio. Mam tylko jego. Dlatego uważaj, muszę... Silva! Piero! W porządku, Piero? Szybko, schowajcie się! Pośpieszmy się, Piero. To już niedaleko. To nie będzie długa podróż, sama się przekonasz. Dokąd mnie zabieracie? Na Yamę, to sąsiednia planeta. To najważniejsza planeta całego układu. Warunki do życia są tam o wiele lepsze. Zajmiemy się tobą. Mamy tam wszystko, co konieczne, by cię wyleczyć. My jesteśmy tutaj jedynie niewielką grupą patrolową. Prawdziwa walka toczy się na Yamie. To sąsiednia planeta. Właśnie tam znajduje się zamek, siedziba wroga. Tutaj życie jest o wiele trudniejsze. Nawet Kasiopejanie próbowali się tu osiedlić, ale zrezygnowali. To o czymś świadczy. Zastąpił ich jakiś inny gatunek. Im nie przeszkadza ani tutejszy klimat, ani dzikie bestie, ani nawet te nieludzkie warunki życia. Dlaczego? Bo to roboty. Konstruują tu jakieś ogromne maszyny i przeprowadzają na nich próby, ale to sam widziałeś. Dowiedziałem się, że wywieźli tę dziewczynę na Yamę. Twoja przyjaciółka została stąd zabrana dziś rano na pokładzie statku. Odleciała na Yamę z kilkoma ważnymi oficerami. Macie statek, bym mógł tam polecieć? Potrzebny ci statek. Żartujesz sobie, chłopcze. Statek tu, na Apisie, dobre sobie. Przecież to bardzo ważna sprawa. Wydaje mi się, że chyba walczymy po tej samej stronie. Pomóżcie mi, proszę. Na razie lepiej zostań tutaj. Będzie to podwójnie korzystne. Po pierwsze, ci z zamku będą wciąż myśleć, że nie żyjesz, a poza tym odzyskasz siły. Nie, nie mamy ani chwili do stracenia. Posłuchaj, my nie mamy statku i nie bardzo wiem, kto mógłby ci go pożyczyć. Chyba, że Murdoch, może on. Ale szczerze w to wątpię. To przemytnik, bandyta. Poza tym mieszka jakieś 1000 kilometrów stąd. Zaprowadzicie mnie do niego? Mamy iść z tobą 1000 kilometrów przez teren pełen bezlitosnych istot i dzikich bestii, podczas gdy nieprzyjaciel zmobilizował wszystkie siły, by cię odnaleźć. Raczej nie, dziękuję.
Omega się wam odwdzięczy. Wiesz co, Piero, nagrody mnie w ogóle nie interesują. Poza tym, jakie laury są warte tego, by ryzykować dla nich życie? Dobrze, wskażcie mi więc drogę, pójdę sam. Czyś ty kompletnie oszalał? Przecież w ogóle nie znasz tej planety. A pan, Robercie, w ogóle nie zna mnie. Nieraz już radziłem sobie w sytuacjach o wiele trudniejszych niż ta. Pójdę z nim, a jeśli przyjdzie mi umrzeć, to przynajmniej zginę walcząc. Ja też pójdę z wami, siostrzyczko. Pamiętajcie, by dobrze pilnować broni. Na tej planecie nie ma nic cenniejszego. Czy coś cię niepokoi? Ostrzegaliśmy cię. Na tej planecie nie ma miłych niespodzianek. Nic dobrego nas tu nie spotka. Jeśli chcesz przeżyć, musisz być bardzo ostrożny. Powiedz mi, Giglio, jakich niebezpieczeństw można się tu spodziewać? Sam zobaczysz, ale zapewniam cię, że nie będzie to nic przyjemnego. Na samym początku spotkamy się z kupisami. Może zgodzą się sprzedać nam jednego lub dwa wierzchowce. Bez nich nie mamy najmniejszych szans na dotarcie do celu. To, co mówisz, nie brzmi zbyt zachęcająco. Dlaczego zatem chciałeś ze mną iść? Nie jestem tu dla ciebie. Robię to dla siostry. Jest dla mnie wszystkim. A ci kubisi, czy mimo wszystko są przyjaźni? Już ci chyba wyjaśniłem, że na tej planecie nikt nie jest przyjazny dla nikogo. Kubisi są może jedynie mniej dzicy niż inne istoty i tyle. Tam! Poczekajmy tu, aż zapadnie noc. Za dnia ich lunety celownicze dosięgną nas wszędzie. Proponuję coś zjeść. Musimy się wzmocnić. Już czas. Tam! To wioska kubisów. Uwaga! Uciekajmy! Nie podoba mi się tu! Stać! Nie mamy wrogich zamiarów. Zaprowadźcie mnie do waszego wodza. Nic z tego. Chyba, że damy im broń. Co robimy? Wciąż mam swój pistolet. To chyba powinno wystarczyć. Dobrze. Ale bądźcie czujni, kiedy już mu go oddamy. Mogliśmy poczekać, aż się rozwidni. Lepiej było wyjechać, zanim nie dobrali się do reszty naszej broni. Przecież z łatwością mogli zabrać nam wszystko. Giglio, podjedźmy do ważki. Wydaje mi się, że spadliśmy niedaleko stąd. Nie, stracimy tylko czas. Nie będziemy niepotrzebnie ryzykować. Ale musimy tam podjechać, Giglio. Nalegam, jedźmy. A, no nareszcie. Zastanawiałem się, czy ktoś się tu w końcu pojawi. Mam na myśli kogoś cywilizowanego, a nie któregoś z tych robotów. Metro! Świetnie, że cię znalazłem. To żelastwo będzie nam tylko przeszkadzać. To, jak nazwałeś żelastwo, jeszcze może nam się bardzo przydać. Na pewno wkrótce zrozumiesz, o czym mówię. Wersja polska Masterfilm na zlecenie wydawcy Hipokampus. Reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Dominika Wierzbowicz, dźwięki montaż Paweł Nowacki, kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Waldemar Barwiński, Joanna Budniuk-Felix, Wojciech Machnicki, Joanna Pach, Janusz Wituch, Wojciech Paszkowski, Paweł Szczesny i inni.